Módlmy się za Święty Kościół Powszechny, aby będąc domem nas wszystkich, na wzór świętej Faustyny, świadczył o wielkim miłosierdziu Pana Boga wobec każdego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego, księży biskupów oraz całe duchowieństwo, aby ich gorliwa posługa w Kościele przyczyniła się do umocnienia i wzrostu wiary wszystkich wiernych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za mieszkańców naszego miasta i jego władzę, abyśmy dzięki wstawiennictwu naszej patronki świętej Faustyny służyli sobie braterską pomocą, budując cywilizację życia i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi biednych, głodnych, chorych, bezdomnych, bezrobotnych oraz za uwikłanych w nałogi i poszukujących sensu życia, aby doznali Bożej pociechy i wyzwolenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby święta Faustyna i błogosławiony papież Jan Paweł II strzegli naszych losów i byli dla nas wzorem w miłości Boga i troski o każdego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, pochyl się nad nami grzesznymi i pozwól nam doświadczyć Twego miłosierdzia, abyśmy w Tobie zawsze znajdowali źródło nadziei. Przez Chrystusa, Pana naszego.